Jeden, dwa, trzy. Dobry wieczór, dzień dobry. Witam wszystkich w jednym z najnowszych odcinków Myśl o Zbrodni, naszego podcastu w tym roku. Jest z wami Waldemar Krysiak oraz nasz gość, Łucja Dzidek. Witamy, Łucjo. Dobry wieczór. Łucja jest astrofizykiem, jest doktorantką i prezesem Akademickiego Towarzystwa Myśli Konserwatywnej. I Łucja jest od jakiegoś czasu osobą dość popularną, jeżeli można to tak powiedzieć neutralnie, w polskim internecie, szczególnie w niektórych kręgach, tych, które rozdzierane są różnymi dyskusjami politycznymi. Jedną z takich dość długich dyskusji zainicjowała Łucja, albo raczej osoby, które się interesowały jej wypowiedziami w mediach socjalnych. Najprościej można by wydarzenia dotychczasowe opisać nowym słowem inba. Inba o Łucję zaczęła się dlatego, bo no właśnie, Łucjo, jak zaczęła się inba o ciebie? Co się stało? Zaczęła się od opublikowania mojego tekstu, konkretnie dwóch tekstów w miesięczniku Szturm w grudniowym numerze. Głównie chodziło o jeden tekst, to jest recenzję serialu Ania nie Anna. W tej recenzji odniosłam się krytycznie do niektórych zjawisk społecznych, w szczególności do faktu, że niektóre znane teksty popkultury są przerabiane na współczesną, nowoczesną modłę. W zasadzie z pierwowzoru nie pozostaje nic poza imionami głównych bohaterów, gdy zrobi się miejsce dla wszystkich uciśnionych mniejszości, czy to homoseksualistów, czy to osób innych ras. Krytykowałam ten serial, to znaczy oczywiście nie tylko skrytykowałam, bo również wskazałam pewne pozytywne, moim zdaniem, jego aspekty, ale no, pewna grupa studentów z mojej uczelni no, dość nieprzychylnie podeszła do wyrażanych tam przeze mnie poglądów. Okrzyknięto mnie homofobką, rasistką. Później też śledzono na bieżąco moje wypowiedzi w mediach społecznościowych. No, myślę, że odpowiedziałam ci na pytanie, jak się to zaczęło. Ja nie jestem pewien, od którego momentu ja sam stałem się obserwatorem tego, co się wokół ciebie dzieje, bo myślę, że obserwowałem to dość wcześnie, ale nigdy nie można być pewnym, gdzie tak naprawdę te spory internetowe się zaczynają. Z obserwacji tego, co ja widziałem w internecie, mam wrażenie, że chodziło tutaj, że studenci, którzy zaczęli tą inbę związaną z tobą, byli lewicowymi aktywistami. A jeżeli się nie mylę, chodziło tu o członków, albo przynajmniej aktywistów partii Razem, prawda? Powiem ci tak, problem jest taki, że te osoby kryją się właśnie za profilami różnych organizacji i ciężko jest uchwycić, co dokładnie było czyją inicjatywą. No niestety mają oni to do siebie, że raczej nie występują pod swoimi nazwiskami, a wszystkie takie szkalujące treści zamieszczają właśnie na profilach jakichś organizacji. Pierwotnie był to fanpage, powstały głównie w celu szkalowania dr Magdaleny Grzyb. Parę miesięcy temu taki fanpage powstał. Na tym fanpage'u szkalowana była dr Grzyb, również niektóre inne osoby, no i też w pewnym momencie dołączyłam tam ja. Następnie jako osoba szkalowana, z tego co rozumiem. No tak, oczywiście. Natomiast tak, ty dołączyłaś do tych osób, które były targetem tej strony, oprócz właśnie kryminolożki, dr Grzyb, stałaś się nią i ty. Dlaczego? Jak to wyglądało? Co działo się na tej stronie? Wrzucano tam nawet po kilka razy dziennie posty na mój temat, gdzie komentowano w niewybrednych słowach moje poglądy, moje wypowiedzi, czy ogólnie moją osobę. Pojawiały się tam wulgaryzmy, wyzwiska, w szczególności wielokrotne oskarżanie mnie o nazizm, neonazizm, sympatyzowanie z neonazistami. No i następnie Studencki Komitet Antyfaszystowski opublikował petycję do rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w celu
usunięcia mnie z uczelni, czy bardziej postawienia przed komisją dyscyplinarną, co też jest troszeczkę kuriozalne, bo oni chyba nie zdają sobie sprawy właśnie z tego, jak organy uczelni działają, ponieważ rektor nie ma takich uprawnień, aby stawiać studentów czy doktorantów przed komisją dyscyplinarną. Kierowanie wniosków do komisji dyscyplinarnej leży wyłącznie w kompetencjach rzecznika dyscyplinarnego, a rektor nie ma też prawa wywierać żadnych nacisków na rzecznika dyscyplinarnego. No to byłoby pogwałcenie jakichś podstawowych zasad, na których no, uczelnia się opiera. Więc nie wiem, co dokładnie te osoby chciały tą petycją osiągnąć. Rozpowszechniały te petycje. W samej petycji może nie nazwano mnie neonazistką, ale no, w innych miejscach już ten komitet tak mnie nazywał. Również młodzieżówka Lewicy Razem rozpowszechniała te petycje. Oni również wprost stwierdzili, że mam powiązania z neonazistami. A masz? Powinniśmy zapytać wprost, bo te zarzuty pojawiają się, prawda? I tak naprawdę często sam zarzut jest równoważny z wyrokiem w wielu kręgach, bo samo powtarzanie zarzutu ad nauseam w nieskończoność często równoważy się tak naprawdę ze stwierdzeniem, że ktoś jest tym, co mu się zarzuca. Czy jesteś neonazistką? Czy sympatyzujesz z neonazistami? Nie, nie jestem neonazistką i nie sympatyzuję z neonazistami. Mhm. No tak jak powiedziałeś, w niektórych kręgach to działa trochę tak, że kłamstwo powtórzone wielokrotnie staje się prawdą. I wydaje mi się, że te osoby też do tego dążą. Wydaje im się, że jeśli wielokrotnie coś powtórzą, będzie to gdzieś tam rozpowszechnione, no to później już no, nikt nie będzie zadawał sobie trudu, żeby sprawdzać, dopytywać, zastanawiać się, co tam było, jak tam było. Tylko chodzi im po prostu o takie przypięcie pewnej łatki, tak? O ile jeszcze są to łatki typu transfobia, homofobia, wydaje mi się, że dobrym sposobem jest pokazywanie im, że te łatki nie są dla nas niczym strasznym, że tak naprawdę nic się pod nimi nie kryje i że się ich nie boimy. Wtedy tak naprawdę odbieramy im ich taki negatywny wydźwięk. No jednak w momencie, kiedy stosuje się już łatki takie jak powiedzmy nazizm czy neonazizm, oskarża się kogoś o sympatyzowanie z doktryną polityczną, która jest już bardzo konkretna, to przypisywanie ich komuś no, jest już niczym innym jak zniesławieniem, po prostu trzeba to nazwać po imieniu. Różnica, którą robiłabyś ty, jeżeli chodzi o określanie swoich oponentów politycznych lub rozmówców. Ta różnica przebiegałaby tak, że jeżeli chodzi o ogólne jakieś opisy rzekomych poglądów, te uważasz powinny wchodzić w grę. Na przykład nazwanie kogoś X-fobem jeszcze nie jest zarzutem, który można podciągnąć pod proces sądowy. Natomiast łączenie kogoś, kto w przypadku, w mniemaniu tej osoby nie jest związany z jakąś doktryną polityczną, to już twoim zdaniem jest granica, którą powinniśmy przekraczać tylko wtedy, kiedy mamy rację. Tak, tak uważam. Rozumiem. Trzy zarzuty były stawiane tobie przez twoich krytyków, przez te wszystkie kolektywy lewicowe, przez aktywistów. Rasizm, transfobia, homofobia. Albo raczej rasizm w drugiej kolejności, homofobia, a w trzeciej kolejności ten zarzut najbardziej rozmyty, transfobia. Twoje wypowiedzi na temat różnic kulturowych, na temat różnic etnicznych i rasowych, czy chciałabyś je jakoś podsumować, jakoś się do nich odnieść? To, co już mówiłam wielokrotnie, tak mi się wydaje, może nie wielokrotnie, ale gdzieś tam na pewno mówiłam. Uważam, że rasy ludzkie, które ewoluowały zupełnie oddzielnie przez tysiące lat, no głupotą jest uznawanie, że są w stanie stworzyć zdrowe, prawidłowo funkcjonujące społeczeństwo. Mhm. I widzimy to, przynajmniej w mojej opinii, na przykładzie Stanów Zjednoczonych. I ja osobiście nie chciałabym, aby Europa, w tym Polska, moja ojczyzna, powtórzyła podobny scenariusz. A co dokładnie masz na myśli, kiedy mówisz to, co dzieje się teraz w USA, albo kiedy rozmawiasz o stanie, w jakim znajduje się teraz Ameryka? Czy chodzi ci o protesty Black Lives Matter? Czy chodzi ci o ogólną strukturę społeczeństwa? Chodzi mi w dużej mierze o przestępczość, która jest w Stanach Zjednoczonych. Te protesty BLM
też, no i no, wpisują się w to ogólnie rzecz biorąc. Z badań, które poznałam i które czytałam, też nie jestem kryminologiem, nie jestem jakimś wielkim znawcą w temacie, także jeśli się w jakiś sposób mylę, to też możesz mnie poprawić oczywiście, ale z tego, co czytałam i dowiadywałam się, w Stanach Zjednoczonych, jeśli kryminolodzy chcą przewidzieć liczbę przestępstw, które mogą zostać popełnione na danym terenie, to oblicza się to, biorąc pod uwagę głównie strukturę rasową i etniczną ludności na danym terytorium, a mówiąc bardziej wprost, liczbę mieszkańców czarnoskórych oraz latynosów. To czyli jest... chodzi ci o to, że zdaje się, albo raczej tak pokazują statystyki, że okolice, części miast, dystrykty, które zamieszkałe są przez Murzynów, są tymi dzielnicami, które są dzielnicami bardziej niebezpiecznymi. Tak. Dobrze. Co mi wiadomo, to gdyby zrobić takie doświadczenie myślowe, że osoby czarnoskóre zastąpić, oczywiście mówię tutaj o doświadczeniu myślowym, to podkreślam, tak. nie chodzi mi tu o żadne faktyczne, fizyczne jakieś postulaty gdzieś tam ich eliminacji, tylko doświadczenie myślowe, gdyby te populacje zastąpić populacją białych oraz Azjatów, to wówczas ilości zabójstw czy innych przestępstw, nie pamiętam już dokładnie liczb, ale zmalałyby o ponad 90%, to nawet do 97%. Z tego, co mi wiadomo. Więc to są bardzo duże różnice. Jeśli chodzi o same zabójstwa czy inne przestępstwa, no głównie będę teraz mówić o zabójstwach, napaściach, rabunkach tego typu, są to w przeważającej większości przestępstwa dokonywane przez czarnych na innych czarnych. Czyli tak naprawdę historia przestępczości, socjologia przestępczości w Stanach Zjednoczonych, to jest tak naprawdę historia przestępstw popełnionych przez czarnych na czarnych, w przeważającej większości. To znaczy, jeżeli mógłbym tutaj dodać swoje dwa grosze, to myślę, że to, o czym ogólnie mówisz, to jest różnica między przemocą inter- i intrarasową. To znaczy, większość przemocy, jaka ma miejsce ogólnie i wśród Afroamerykanów i wśród białych, jest przemocą intrarasową, a nie interrasową. To oznacza, że większość białych, jeżeli jest przez kogoś zabijana, mordowana, napadana, to jest napadana, zamordowana lub bita przez innego białego. Natomiast najwięcej, większość zastrzelonych Afroamerykanów jest zastrzelonych przez innego Afroamerykanina. Tylko, że to tak naprawdę dotyczy się wszystkich ras, albo raczej większości grup, bo i większość mężczyzn, którzy doznają fizycznej przemocy, doznaje tej przemocy od mężczyzn. Przemoc wewnątrz kobiet jest prawdopodobnie, wewnątrz kobiet jako grupy, jest też większa niż przemoc między mężczyznami a kobietami, choć oczywiście tutaj do przemocy ze strony mężczyzn na kobietach i kobiet ze strony kobiet na mężczyznach też dochodzi. Tylko co mnie zastanawia, czy uważasz, że rasa jest kluczowym wyjaśnieniem zjawiska przemocy wśród tych mniejszości. Zanim dam Ci odpowiedź na moje, na to pytanie, chciałbym powiedzieć, co ja uważam osobiście za dobre wyjaśnienie. Natomiast Ty się do tego możesz odnieść, to by było, wydaje mi się, optymalne. Łatwo jest redukować te zjawiska do rasy. Natomiast jak zwraca na przykład uwagę mój ulubiony kliniczny psycholog, dr Peterson, bardzo dużo ze zjawisk przemocowych da się wyjaśnić na przykład rozpadającą się strukturą rodziny. Szczególnie nieobecnym ojcem, który, jeżeli jest nieobecny, nie może kontrolować przemocowych zapędów syna. I tak w czarnej, w murzyńskich gettach, w czarnej mniejszości USA, większość dzieci, większość synów dorasta bez swojego ojca. Jeżeli się nie mylę, są to 3/4 dzieci rodzonych w czarnych rodzinach. Jeżeli tego ojca nie ma, to chłopiec jest bardziej podatny, ma większe ryzyko znalezienia się w więzieniu, stania się bezdomnym, stania się de facto przestępcą. Także ja na przykład uważam, że kultura, to jak traktuje się rodzinę, to jak działa rodzina, jest prawdopodobnie najlepszym wyjaśnieniem takich zjawisk. Odniosę się jeszcze do tego, co na początku powiedziałeś,
Mianowicie powiedziałeś, Jasne. że większość przestępstw, które są popełniane, to są w obrębie jednej rasy, czyli czarni na czarnych, biali na białych. Znaczy, to jest najczęściej, jeżeli porównujemy, to czy częściej przestępstwa są dokonywane poza własną rasą, czy wewnątrz. Są tendencje bardzo silne do tego, żeby zjawiska patologiczne działy się wewnątrz własnej grupy, zależnie od grupy oczywiście. To znaczy, możliwe, że tak jest, tego akurat nie wiem, nie o tym mówiłam, mówiąc, że przestępczość w Ameryce to jest głównie przestępczość czarnych wobec czarnych, miałam na myśli, że większość wszystkich przestępstw w ogólności, zarówno czarni na czarnych, biali na białych, czarni na białych, biali na czarnych, w ogólności i tam jeszcze różne inne grupy, tak? Przeważająca większość, taka miażdżąca większość ich wszystkich, to są przestępstwa popełniane przez czarnych na czarnych, w ogólności. Natomiast co do tego, co ty powiedziałeś później jeszcze, że więcej przestępstw jest popełnianych przez kobiety na kobietach niż przez mężczyzn na kobietach. No, jak mówię, kryminologiem nie jestem, nie dysponuję teraz jakimiś konkretnymi statystykami, ale no, nie wydaje mi się to w ogóle prawdopodobne. Na przykład to, co powiedziałeś. To znaczy, może dodam to, że zależy tutaj bardzo dużo od tego, co definiujemy jako przemoc, bo jeżeli zredukujemy przemoc do przemocy fizycznej, to oczywiście, że może być to nieprawdą. Natomiast jeżeli spojrzymy na zachowania toksyczne, zachowania powiedzmy no przemocowe, czyli na przykład rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, mobbing, próba destrukcji czyjegoś obrazu w oczach innych, to kobiety przodują w znęcaniu się w ten sposób nad innymi kobietami. Ja nie mówię, że kobiety w większości są atakowane fizycznie, to powinienem budować, przez inne kobiety, albo raczej częściej niż przez mężczyzn. Nie, nie, nie. To, co powiedziałem, jest prawdą, jeżeli rozszerzymy definicję przemocy o zachowania przemocowe, nie tylko o przemocy. Okej, teraz już rozumiem, aczkolwiek ja tutaj mówiłam właśnie głównie o tych zabójstwach, rabunkach, napadach, takiej przemocy takiej najtwardszej, tak? W tym... Przemocy fizycznej, tak, de facto. Przemocy fizycznej. Z czego może warto by dodać jeszcze dla naszych męskich, dla naszych słuchaczy, dla mężczyzn, którzy nas słuchają. Ja nie uważam, że zjawisko przemocy domowej wobec mężczyzn nie istnieje, bo jeżeli spojrzymy na te statystyki, to tutaj też masz rację. Ta przemoc mężczyzna bije kobietę jest częstsza. Natomiast sytuacja, gdzie kobieta znęca się albo psychicznie, albo fizycznie nad mężczyzną, również nie jest tak rzadka, jakby chciały na przykład o tym mówić niektóre feministki, bo tutaj proporcje wynoszą około 60 do 40, to znaczy 60% przypadków przemocy domowej to ta sytuacja, gdzie mężczyzna bije kobietę. Natomiast 40%, tam 35-40% z tych przypadków to sytuacja, gdzie kobieta albo bije mężczyznę, albo znęca się nad nim psychicznie. Okej, to wróćmy może do tego naszego tematu. Właśnie, wróćmy do oskarżenia. Czy jesteś rasistką? Wydaje mi się, że to jest mniej więcej z tej samej kategorii określenie, co homofobia. Mhm. Jeśli możemy uznać, że homofobią jest stwierdzenie, że mężczyźni, dwaj czy dwie kobiety, nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego, że małżeństwo istnieje tylko między kobietą i mężczyzną, że powinno się zakazać stosunków homoseksualnych na przykład. De facto homofobią może być coś, co nie ma nic wspólnego z przemocą. To znaczy, może, jeżeli mogę wtrącić, to, że ktoś uważa małżeństwo za związek mężczyzny i kobiety, w moich oczach absolutnie homofobią nie jest. W sytuacji, kiedy używa się przemocy państwa, to znaczy tej najczęściej legalnej lub też nielegalnej przemocy, gdzie stara się zabronić ludziom kontaktów, dorosłym ludziom, którzy wyrażają na nie zgodę, kontaktów seksualnych, kiedy stara się zabronić tego, ja nazwałbym to stosowaniem przemocy. To akurat w mojej przynajmniej słowniku przemocą by było. No ale ostatecznie nie chodzi nam w tym punkcie o samą homofobię. Jeżeli uważasz, że rasizm jest takim po części nadmuchanym, pustym oskarżeniem, albo raczej terminem, to powiedz mi, jak ty definiowałabyś rasizm? Nie mam potrzeby definiowania jakichś pojęć bardziej niż operowania na takich pojęciach, zaklęciach. Wolę mówić po prostu o faktach. Mm-hmm. Wolę mówić o tym, że Rozumiem. Na ten temat uważam to, a na ten temat uważam to. Natomiast to, w jaki worek ktoś to sobie wsadzi, jakim pojęciem, mm-hmm. zaklęciem to opatrzy, to już mnie w zasadzie nie interesuje. Rozumiem, czyli twój argument jest taki, że każdy z tych pojęć, zaklęć, jak ty je nazywasz, jest zbyt uproszczoną kategorią, żeby oddać to, co myślisz na temat ras, tak? Dokładnie tak.
Mogę więc, jeżeli pozwolisz, zaproponować ci to, co ja przynajmniej mógłbym zdefiniować jako rasizm. Z obserwacji moich wynika, że faktycznie ta kategoria jest rozszerzana do absurdalnych rozmiarów. Ja natomiast myślę, że moja definicja rasizmu pozostaje tą dość klasyczną. Czyli rasizmem jest to zachowanie, które odbiera prawa osobom na podstawie ich rasy i tylko rasy. Albo jeszcze, żeby to precyzować. Jesteśmy rasistami, albo zachowujemy się rasistowsko, jeżeli traktujemy osobę o określonej etniczności w sposób negatywny lub pozytywny tak naprawdę, tylko ze względu na to, że ta osoba jest danej etniczności. Czy to byłaby definicja rasizmu, z którą mogłaby się zgodzić? Może jeszcze raz, bo wydaje mi się, że trochę mnie, Nie musisz powtarzać, bo ja zrozumiałam, co powiedziałeś, ale pytasz mnie o to, czy jest to definicja pojęcia, z którą ja mogłabym się zgodzić, a ja wyraźnie ci powiedziałam, że ja w ogóle na tym pojęciu, na tym pojęciu nie mam potrzeby operować. To jest pewna kategoria, którą ktoś sobie jakoś rozumie i ja w tym momencie mówiąc, czy ja się zgadzam, czy nie, to my się tak naprawdę kłócimy o nomenklaturę, a kłótnie o nomenklaturę nie mają żadnego sensu. To byłby ten pierwszy krok. Nie. Wydaje mi się, że mają sens w tym znaczeniu, że jeżeli zgodzilibyśmy się na temat jakiegoś sensownego określenia dla tego zjawiska, bo zjawisko rasizmu oczywiście moim zdaniem istnieje obiektywnie, natomiast są też zjawiska, które nazywane są rasizmem, zaraz chętnie podam przykład, ale tym rasizmem nie są. I mój przykład jest taki. Kiedy rok temu, albo nawet półtora może, na jednym ze swoich blogów zamieściłem mema, zabawny obrazek, który ironizował historię oraz sytuację oraz cześć oddawaną zmarłemu w USA, prawdopodobnie, moim zdaniem przynajmniej, pod wpływem narkotyków George'owi Floydowi. Kiedy opublikowałem obrazek, który ironizował jego osobę zawodowego przestępcy, kogoś, kto przez wiele lat siedział w więzieniu, kogoś, kto napadł na ciężarną kobietę w jej własnym domu. Kiedy rzuciłem obrazek, który ironizował jego postać, która również przypadkiem była Murzynem, była Afroamerykaninem, zostałem posądzony o rasizm. Uważam, że można jak najbardziej krytykować, ironizować lub nawet śmiać się z osób białych, czarnych, z białego, czarnego, w tym wypadku z Murzyna, którym był George Floyd, z George'a Floyda, który również był Murzynem, ale to nie jest rasizm. Jedna osoba o takiej czy o innej skórze nie odpowiada, nie reprezentuje całej rasy. Także to jest przykład czegoś, co moim zdaniem rasizmem nie jest. Ja nie mam specjalnego szacunku do tej postaci, to był przestępca, który prawdopodobnie przedawkował. Natomiast to, że nie mam szacunku do przestępcy, który wziął za dużo fentanylu, nie oznacza, że jestem rasistą. Z drugiej strony, gdybym uważał na przykład, że powinny być inne prawa dla Polaków o ciemnej skórze i o jasnej skórze, Polaków pochodzenia europejskiego i Polaków pochodzenia nieeuropejskiego, to moim zdaniem wtedy byłbym rasistą. Czyli przyjmujemy taką definicję projektującą rasizmu, żeby to było jasne. To znaczy? Definicja projektująca, czyli definicja, na którą my się umawiamy. Natomiast w przeciwieństwie... Wszystkie definicje są umowne. Nie do końca, bo na przykład... Jedne są mniej, drugie bardziej. Definicje dzielimy na projektujące i sprawozdawcze. Tak? Definicja projektująca to jest taka definicja, co do której my się umawiamy i która jest definicją wyłącznie na mocy naszej umowy. Natomiast definicja sprawozdawcza to jest próba oddania pewnej intuicji, która funkcjonuje, czy to w naszym umyśle, czy to w ogólności w społeczeństwie, tak? Podam przykład, żeby jasne. Żeby jako lingwista uważam te kategorie za bardzo ciekawe, bo też ich nie znam. Żeby móc zrozumieć, tak? Jeśli my umówimy się, tak już się, to znaczy już się dawno umówiliśmy, nie wiem, my teraz, ale jako ludzkość, tak? Tak. Umawiamy się, że kwadratem
nazywać będziemy, taki czworokąt, który ma wszystkie boki równe i wszystkie kąty proste, to on jest kwadratem na mocy naszej umowy, dlatego że myśmy się rozumiem. Tak lubili. To, co ty to są ja bym to nazwał deklaracjami deklaratywnymi. To są tak naprawdę tautologie w pewnym sensie, bo my tworzymy kategorię kwadratu. Niektórzy spieraliby się, że my odkrywamy kwadrat, to zależy jak to patrzy na matematykę, ale my tworzymy kategorię kwadratu i napełniamy ją znaczeniem. To jest deklaracja, to jest definicja deklaratywna. Bierzemy pojęcie kwadrat, bierzemy słowo kwadrat, tak? Wyraz kwadrat i temu wyrazowi kwadrat przypisujemy znaczenie. Natomiast pewne wyrażenia już funkcjonują w naszym słowniku i my je jakoś intuicyjnie rozumiemy. Tylko przykład z matematyki jest przykładem bardzo specyficznym, bo matematyka jest takim zamkniętym, to znaczy, Boże, matematyka jest takim ogromnym działem wiedzy, ale ogólnie to, co my tutaj o czym mówimy, taka podstawowa geometria czy arytmetyka, to są zamknięte tak zwane zbiory semiotyczne, gdzie my określamy wartość zdania, a one po części są tautologiczne, po części nie. Dokładnie. Natomiast gdybyśmy gdybyśmy na przykład powiedzieli sobie, że chcemy zdefiniować krzesło, tak? To my mamy pewną intuicję w głowie, czym jest krzesło, tak. I w tym momencie my nie przypisujemy do wyrazu krzesło pewnego znaczenia, które my wymyślamy w tym momencie rozumiem. Nadajemy, tylko staramy się odzwierciedlić pewną intuicję, która już gdzieś tam jest, a my ją próbujemy tylko ubrać w słowa. No rozumiem. Taka i tego typu tak naprawdę, ale wydaje mi się, że moja definicja rasizmu jest raczej typem tej definicji typu krzesło, to znaczy istnieje jakieś zjawisko, istnieje zbiór zjawisk i my określamy niektóre z nich jako rasizm. I właśnie dlatego, że ty mnie wypytywałeś, jak ja definiuję rasizm, czyli prosiłeś mnie w pewien sposób o definicję sprawozdawczą pojęcia rasizm, to dlatego ja się wykręcałam, bo mówiłam, ja takiego pojęcia nie potrzebuję w moim słowniku. No dobrze, a jak nazwałabyś na przykład sytuację, która ma miejsce w południowej Afryce, gdzie biali farmerzy, rolnicy na dużą skalę są wypędzani albo prześladowani tylko ze względu na swój kolor skóry przez lokalnych mieszkańców no, z Afryki. No ale czemu wymagasz ode mnie, że ja będę to nazywała jakimś tam określonym pojęciem, tak? Jestem ciekaw, czy według ciebie istnieje coś takiego, jak zjawisko, które można by nazwać rasizmem. Moim zdaniem istnieje, ono nie jest skierowane tylko przez białych do czarnych, albo tylko przez czarnych do białych. Rasizm tak naprawdę może być produktem wszystkich ras. Także jestem ciekaw, czy miałabyś określenie na takie zjawisko, które jest negatywnym z reguły działaniem wobec którejś osoby, motywowanym tylko na podstawie rasy. Powiem ci tak, no jeśli przyjmiemy sobie na zasadzie definicji projektującej, czyli tak jak na zasadzie, nie wiem, definicji kwadrat, weźmiemy sobie pojęcie rasizm i przypiszemy mu takie znaczenie, chociażby takie, które ty tam wcześniej podałeś, no to okej, możemy takie zjawisko, które opisałeś, określać tym pojęciem rasizm. Okej, możemy tak zrobić na potrzeby naszej dyskusji. Teraz tą definicję, którą podałeś, możemy zamiast, prawda, cały czas powtarzać, to określić to pojęciem rasizm. Tak, bo inaczej musielibyśmy powtarzać oczywiście całą definicję i mówię, ja rozumiem, że są takie rzeczy, na przykład jak samo używanie słowa murzyn jest równane z rasizmem. Moim zdaniem murzyn nie był rasistowskim określeniem, dopóki polska lewica około pół roku temu, nie, rok temu już, ponad, zdecydowała, że ono będzie uważane za rasistowskie, prawdopodobnie dlatego, bo polska lewica zakochana jest w amerykańskiej lewicy. Amerykańska lewica zna pojęcie N-word, czyli wulgarnego określenia na murzyna. No i polskie Julki i polskie Oskarki również chciały mieć taki N-word. To jest nawet tak daleko identyczne z sytuacją z USA, że polscy progresywni aktywiści nazywają, zamiast używać słowa murzyn, mówią o M-word, czyli tak samo jak to amerykańskie słynne N-word. Natomiast oskarżenia, jakie były wobec ciebie, tyczyły się tego, że nie chciałabyś, żeby różne rasy się mieszały. Czy mogłabyś się odnieść do tego? To znaczy, tak, dokładnie tak powiedziałam. Wynika to z tego, co już mówiłam. Nie chciałabym, aby Europa powtórzyła scenariusz Stanów Zjednoczonych.
Rozumiem. Sytuacja rasowa, szczególnie te konflikty rasowe w USA na chwilę obecną wyglądają dość strasznie. Żeby może zagrać, zagrać. To jest też moja szczera opinia. Sytuacja konfliktowa, ta rasowa z USA, zdaje się pogarszać i pogarszać w ostatnich latach, szczególnie pod wpływem narracji tworzonej przez demokratów. Natomiast czy uważasz, że możliwe byłoby, żeby te rasy, przynajmniej w USA, różne grupy etniczne w USA, istniały pokojowo wokół siebie, wobec siebie, jeżeli żyłyby w innej narracji? Co mam na myśli? USA nie miały tak silnych konfliktów rasowych, nie było żadnych protestów Black Lives Matter, które paliły miasta. Nie było tego rodzaju przestępczości, jaka jest teraz w czarnych gettach. W latach 50., 60. były oczywiście inne problemy, ale konflikty rasowe, nawet jeszcze w latach 90., nie były tak zaognione w USA. Tylko że w USA do niedawna jeszcze wszyscy wierzyli, że jest w ogóle możliwość pokojowego współżycia obok siebie. I wszyscy łączyli się, wszystkie te różne grupy etniczne, wszystkie grupy religijne, wszyscy potomkowie różnych etniczności z Ameryki, z Afryki, z Europy, wierzyli, że są Amerykanami. America first, nie? I że Ameryka jest najlepszym krajem na świecie, jakkolwiek by była, czy nie była, ale oni w to wierzyli. I ta taka łącząca narracja sprawia, że te różnice rasowe stają się mniejsze, ludzie potrafią koegzystować ze sobą. Natomiast w momencie, w którym pojawia się Black Lives Matter, w którym pojawia się polityka grupowa, gdzie nagle nie jesteś indywiduum, nie jesteś Amerykaninem, który ma takie same prawa jak każdy inny Amerykanin, tylko jesteś członkiem grupy etnicznej, jesteś people of color, jesteś person of color, jesteś gay person of color, jesteś trans person of color. W tym momencie wszyscy zaczynamy dzielić się na grupy. I moje pytanie prawdopodobnie w najprostszej formie jest takie. Czy nie dałoby się pokojowo koegzystować, jeżeli łączyłaby nas jedna ideologia? I czy wtedy moglibyśmy współżyć jako różne grupy etniczne, żyć między sobą, obok siebie, jeżeli łączyłaby nas choćby wspólna wiara, o której mówiłaś? Ja nie jestem socjologiem, ja tego nie wiem, więc wypowiadać się jakby na ten temat, czy to jest możliwe, czy to jest niemożliwe, nie będę. W każdym razie na pewno jestem przeciwna eksperymentom społecznym, które miałyby to sprawdzać tutaj u nas w Europie. No, Ameryka ma swoją historię, taką, a nie inną. Ameryka musi się mierzyć z tym, co ma. I mnie też za bardzo sama Ameryka nie interesuje. To jest jakby ich życie, ich świat i oni tak, no, mają to, co mają i muszą jakoś się w tym odnaleźć. Na twoje pytanie ci nie odpowiem, bo nie wiem, ale jeśli miałabym się już skłaniać ku jakiejś odpowiedzi, uważam, że no, jeśli wydaje nam się, że możemy tak kompletnie pominąć i wyrzucić do kosza całe nasze dziedzictwo, które mamy zapisane w genach, a mamy je zapisane, no, bo ewoluowaliśmy przez dziesiątki tysięcy lat i ewoluowaliśmy zupełnie osobno. Więc patrząc na to z perspektywy takiej zupełnie naturalistycznej, nie z punktu widzenia kultury, uważam, że te różnice, które są między nami, te różnice, które są zapisane w naszych genach, dlatego że ewoluowaliśmy w zupełnie różnych środowiskach i musieliśmy się przystosować do zupełnie innych warunków środowiskowych, geograficznych, społecznych również, one moim zdaniem nie dają się przykryć kulturą. Być może się mylę, tak? Bo jak mówię, nie jestem socjologiem. Ja tego nie wiem, tak? Ale ja nie jestem pewien, czy socjologowie są teraz najwyższą instancją, do której się powinniśmy odwoływać. Możliwe, że nie. Możliwe, że tu jakieś inne gałęzie nauki również trzeba byłoby zaprzęgnąć. Wielki optymizm z twojej strony, moim zdaniem. Ja nie pokładam tak wielkiej wiary w socjologię. Ale jeśli miałabym osobiście się ku jakiemuś stwierdzeniu skłaniać, no to jednak dziesiątki tysięcy lat ewolucji, a kultura, no to jednak natura wygrywa ponad kulturą. Tak uważam. Rozumiem. To może w takim razie ostatnie pytanie co do tego zarzutu, który był ci stawiany, albo raczej do tego tematu. Gdzie w takim razie przepływa granica? Bo rozumiem, dlaczego można by argumentować, że na przykład bardzo trudno byłoby stworzyć społeczeństwo składające się z australijskich aborygenów oraz Polaków. To są faktycznie grupy etniczne, które żyły w przeszłości zawsze oddzielone od siebie. Natomiast
Masz pomysł, gdzie dokładnie przepływa ta granica? Bo my i Niemcy na przykład, wiele bardzo nas łączy. Pewnie tyle samo przynajmniej dzieli. Co na przykład z Rosjanami? Ja zastanawiałem się bardziej nad takimi różnicami, jak na przykład Słowianie i populacja Włoch, powiedzmy. Jeżeli spojrzymy na tą Amerykę, o której już mówiliśmy, bo to tak naprawdę z Ameryki w ogóle pochodzi bardzo duża część tych i pytań, i sporów na tle rasowym, to zauważymy, że oni też tak do końca nie wiedzą, co definiują przez to pojęcie rasy. I nie dlatego, że to jest kontinuum dla nich, tylko dlatego, bo te spory rasowe są związane, wbrew pozorom, również z religią. Co mam na myśli? W latach 20., jak pokazują to różne fotografie z różnych miejsc USA, Słowianie, katolicy z Polski, prawosławni z Rosji, czy no, Bośniacy akurat są muzułmanami z reguły, ale ogólnie Słowianie, którzy nie byli protestantami, nie byli również uważani za białych. To było coś, co to jest informacja, która mnie zdziwiła, kiedy się jej dowiedziałem. WASP, jeżeli się nie mylę, tak nazywa się tak naprawdę konkretne, dokładniejsze określenie na to, co Amerykanie mają na myśli, kiedy mówią o białych, bo WASP oznacza White Anglo-Saxon Protestant, czyli protestant, który jest albo z Anglii, albo z Niemiec, albo z Holandii, nie? I fotografie niektóre z lat 20. przedstawiają na przykład kobiety stojące przed domem, nad którym wisi szyld. Słowianie, idźcie dalej, to jest biała, to jest biały dom, biała dzielnica, biała okolica. I wydaje mi się, że zapominamy o tym, że te pojęcia rasowe też mieszają się z pojęciami kulturowymi, stąd też moje zastanowienie, co na przykład, czy dałoby się, bo o to ci chodzi, stworzyć spójne społeczeństwo na przykład z Włochami. Oni są katolikami. Tak, oczywiście, jak najbardziej i jakby proponuję to oddzielić, tak? Oddzielić pojęcie rasy, które jest pojęciem czysto biologicznym, odnoszącym się do naszej biologii, do genetyki, do tego, od kultury, bo kultura jest jakby rzeczą wtórną wobec tego wszystkiego. No tak, ale to by na przykład oznaczało, że tak mi się wydaje, że osoby, jeżeli na przykład mielibyśmy taką osobę, której ojciec byłby czarny, której matka byłaby biała i ta osoba byłaby wychowana w Polsce, to jeżeli, jak mówisz, jest kultura kompletnie oderwana od rasy, to taka osoba wychowana w Polsce, mimo że byłaby, jak mówi się, mulatem, to byłaby de facto kulturowo Polakiem, prawda? Kulturowo tak. Jednak, tak jak już mówiłam, ten wpływ genów, wpływ natury, to co mamy zapisane w dziedzictwie od naszych przodków dziesiątki tysięcy lat wstecz. To mamy. No tak, ale inne. Polska istnieje tysiąc lat, nie dziesiątki tysięcy lat, także tutaj ten zapis naszych przodków prawdopodobnie jest bardzo podobny do zapisu przodków na przykład Czechów, na przykład też ludów bałtyckich, bo ludy dokładnie bałtyckie tak. i słowiańskie tworzyły bardzo długo kontinuum. Dokładnie tak i ja tutaj mówiąc o rasie odwołuję się właśnie do tego naszego dziedzictwa, gdzie dopiero wyodrębnił się gatunek Homo sapiens, tak? Wówczas takie pierwsze wyjście z Afryki, znaczy może nie do końca pierwsze, ale takie główne wyjście z Afryki człowieka, to było 60 tysięcy lat temu. Do tamtego czasu, przed 60 tysiącami lat temu, Homo sapiens był, można powiedzieć, takim monolitem. Tam były, co prawda, wcześniej, nawet około 100 tysięcy lat temu, też jakieś pojedyncze wyjścia z Afryki, jakieś małe grupy ludzi gdzieś tam sobie wychodziły, z tego co wiadomo, ale takie główne, wielkie wyjście z Afryki to było 60 tysięcy lat temu i wówczas, no, jakaś część tam w tej Afryce sobie została, a reszta już gdzieś tam poszła, zaczęła się rozprzestrzeniać w świat. No i wtedy te linie zaczęły się powoli rozdzielać, różnicować na pewne rasy, no bo rasę tworzy no, środowisko. Środowisko inne jest do życia w Afryce, a inne jest, powiedzmy, na północy Europy. Więc człowiek inaczej musiał ewoluować, aby przystosować się do określonych warunków. Na początku to były przede wszystkim warunki geograficzne, warunki związane z klimatem. Jeśli żyjemy w środowisku chłodnym, gdzie mamy srogą zimę, no to my musimy wykształcić, no,
pewien taki zmysł praktyczny, inteligencję, tak? Aha, okej. Rozumiem, o co ci chodzi. No i tutaj już zmierzam, tak? Klimat na wpływ na budowanie miasta. Miasta mają wpływ na kształtowanie się kultur. O to ci chodzi. Tak, no i to wszystko, prawda? To dziedzictwo, które mamy w genach, później właśnie po czasie doprowadziło do tego, że powstała jakaś tam kultura, ale kultura to już jest, można powiedzieć, ten taki ostateczny taki produkt, taka wisienka, można powiedzieć, na torcie tego, w jakim kierunku ewoluowaliśmy. I to, że na przykład jesteśmy Polakami, gdzieś tam ta państwowość polska 1000 lat, no można powiedzieć jeszcze trochę wcześniej, to też nie jest do końca sprawiedliwe uznawanie, że Polska to dopiero się zaczęła w momencie chrześcijaństwa, ale nie będę tutaj w tym momencie tego tematu rozwijać. No, w każdym to jest razie, temat może, prawda? No, w każdym razie powiedzmy, no, że tam, dobra, 1000 z kawałkiem lat jest kultura polska, ale jednak no, pewna linia oddzieliła się w gatunku Homo sapiens już 60 tysięcy lat temu. Później kolejne linie tam się dalej oddzielały. I to mam na myśli, mówiąc o rasie, to mam na myśli, mówiąc o pokrewieństwie. I jasne, człowiek, z którym można powiedzieć genetycznie rozdzieliliśmy się tam dużo, dużo, dużo wcześniej niż powiedzmy z Czechami czy z Włochami, może tutaj teraz żyć w Polsce i przyjąć tą kulturę polską, tak. Ale jednak nie zmienia to faktu, że różni nas z nim bardzo dużo. I to, że on teraz sobie, można powiedzieć, nałożył tą nakładkę tej kultury, to jest moim zdaniem coś, co no powierzchownie, tak? My widzimy, o dobra, no, on jest tutaj jednym z nas. No i może faktycznie jest, nie? Ja nie mówię, żeby w jakiś sposób go, powiedzmy, jakoś prześladować, źle traktować, nie wiem. W ogóle nie, kompletnie nie o tym mówię. Ale jednak mimo wszystko ta różnica, która jest zapisana w genach, ona jest. My lubimy siebie jakby sprowadzać nasze człowieczeństwo tylko do tego aspektu kultury. A uważam, że to jest bardzo, bardzo duże nieporozumienie i uproszczenie. To jest oczywiście spór, to jest spór o esencjalizm i konstruktywizm, prawda? Jeżeli mogę sobie pozwolić na taką interpretację, ty bardziej pewnie określiłabyś siebie jako egzystencjalistkę, natomiast ruchy lewicowe są konstruktywistyczne w bardzo, bardzo ekstremalnym wyłożeniu konstruktywizmu. Ja osobiście pozostaję raczej po środku. Jestem i esencjalistą, i konstruktywistą. Widzę zalety i wady obu wyjaśnień. Myślę, że ten temat etniczności i konfliktów z nią związanych jest tematem rzeką. Przejdźmy natomiast do drugiego zarzutu, jaki był tobie stawiany, czyli do homofobii. Zgadzam się też, również jako homoseksualny mężczyzna, że te nazwy, te określenia na ludzi tak naprawdę mają bardzo mało znaczenia. Ja powiedziałbym, że są bardzo wąskie przypadki, kiedy można mówić o homofobii. To są głównie przypadki historyczne, gdzie prześladowani byli homoseksualni mężczyźni, głównie za to, że byli homoseksualni mężczyznami. Natomiast poza tymi przypadkami agresji, przemocy, zachowania okropnego wobec drugiego człowieka, nielegalnego przede wszystkim, te określenia używane są właśnie jako łatki. No ale jedną z twoich wypowiedzi, jeżeli chodzi o homofobię, była propozycja, że najpierw, że homoseksualne kontakty erotyczne powinny być zakazane, a później doprecyzowałaś, że wolałabyś, a chciałabyś, proponowałabyś, że wszystkie kontakty pozamałżeńskie natury seksualnej były zabronione. Te poglądy religijne twoje mnie ciekawią. Mogłabyś powiedzieć coś więcej o tym? Co masz na myśli, kiedy mówisz, że powinno się zabronić seksu pozamałżeńskiego? Ja tu może jeszcze odniosę się do czegoś, powiedziałeś poglądy religijne i może ja bym ciebie zapytała, dlaczego uważasz, że to są poglądy religijne? Bo ja nigdzie chyba nie powiedziałam, że nie, ja nie mówię, te poglądy że wynikają z mojej religii. O, to było moje założenie. Jeżeli one nie są religijne, to wyjaśnij mi, jakie są. W Biblii, w Starym Testamencie znajdujemy fragmenty, które mówią, że kontakty homoseksualne powinny być penalizowane. Z tego, co rozumiem, jesteś katoliczką, więc zakładałem, że są to poglądy natury religijnej, ale było to moje założenie de facto. Jeżeli jest ono nieprawdziwe, to mi powiedz. Powiem ci tak, jestem katoliczką, owszem, jednak nazwałabym się bardziej katoliczką kulturową, w tym znaczeniu, że przynależę do kościoła katolickiego, zostałam ochrzczona w kościele katolickim i utożsamiam się z kościołem katolickim jako
instytucją religijną w naszym kraju, w naszym kręgu kulturowym. Uważam, że religia jest nam potrzebna jako narodowi, jako społeczeństwu. Jednak przynależy do Kościoła katolickiego na takiej zasadzie, że jest to religia po prostu związana z kręgiem kulturowym, w którym żyję. Gdybym należała do innej kultury, wyznawałabym równie dobrze inną religię. I jeśli chodzi, o wiarę, tak, bo tak, to należy rozdzielić wiarę w znaczeniu wyznawanie religii, przynależność do pewnej religii. W tym znaczeniu jestem katoliczką, jestem wierząca. Ale jeśli chodzi o wiarę jako takie osobiste, wewnętrzne przekonanie o istnieniu Boga, jakiejś siły wyższej, to ja takiego przekonania nie mam. Rozumiem. Jesteś więc w pewnym sensie agnostyczką, której brakuje przekonania o istnieniu Stwórcy, natomiast we wszystkich innych aspektach życia jesteś katoliczką, kulturową, jak ty to powiedziałaś. Tak, określiłabym siebie może w ten sposób, że nie wierzę w istnienie Boga, ale żyję tak, jakby Bóg istniał. Tak, mogę rozumiem, powiedzieć. Bardzo ciekawe. To nie jest, to są oczywiście bardzo stare pytania, prawdopodobnie od początku XVIII wieku zadaje się filozofii to pytanie, czym wiara jest de facto i może faktycznie wiara jest bardziej czynami, czyli życiem podług wiary niż deklaracjami o swoich własnych przekonaniach. Rozumiem też, że nadal uważa, że postulowanie zakazu seksualnych kontaktów pozamałżeńskich nie jest u ciebie motywowane tylko religią albo religią ogólnie. Czym jest więc motywowane? To powiem tak, nie jest motywowane religią w tym znaczeniu, że jak już powiedziałam, nie wierzę w Boga, w osobową siłę wyższą, więc no, byłoby to dziwne, gdybym motywowała takie przekonania twierdzeniami, że jakoby Bóg nam takie rzeczy nakazał, bardziej powiedziałabym, te moje przekonania są motywowane dokładnie tym samym, czym motywowana jest moja wiara, w tym znaczeniu, że przynależę do Kościoła katolickiego, że uważam, że jakaś wiara, jakaś religia jest nam jako narodowi, społeczeństwu potrzebna. To nie jest wynikanie, to nie jest przyczynowość, tak? Że jestem wierząca, więc mam takie poglądy na sferę seksualną, tylko bardziej zarówno ta wiara, którą już nie będę tutaj powtarzać, już przed chwilą zdefiniowałam, jak i te moje poglądy wynikają z pewnego wspólnego źródła, jakim jest potrzeba ładu, tak bym to w ogólności nazwała. Potrzeba ładu społecznego. Rozumiem. Czyli jest to pewien rodzaj pragmatyzmu, to znaczy chaos czysty nie może istnieć i społeczeństwa potrzebują reguł, tak? Tak, świetnie to ująłeś. Staram się tylko zrozumieć twoje poglądy, bo one nie są niemożliwe, one nie są też tak rzadkie, że ty jesteś teraz pierwszą osobą, która je wyraża, ale też są bardziej skomplikowane albo może, nie wiem, rzadsze niż te przeciętne, jeżeli się rozmawia na te tematy. Jeżeli mówisz o ładzie, nie bałabyś się jednak, że istnieje coś takiego analogicznie do pełnego chaosu, że istnieje tak silny ład, tak wiele zasad, że trudno by było ludziom żyć, bo wyobrażam sobie, że zakaz na przykład postulowania tych, przepraszam, jeszcze raz, że zakaz kontaktów seksualnych poza małżeństwem, jeżeli to byłoby, bo domyślam się, że chodzi o zakaz prawny, o legislację, to żeby takie coś sprawdzać na przykład, musielibyśmy stworzyć państwo, które na przykład kontroluje życie prywatne ludzi. Czy nie bałabyś się, że taki nadmiar ładu też jest problemem? Wiesz co, powiem ci tak, ja nie uważam też tego, że każdy nakaz moralny powinien być automatycznie przekładany na nakaz czy odpowiednio zakaz prawny, z tym się z tobą zgodzę, aczkolwiek tutaj w tej kwestii, o której mówisz, tak, jestem za tym, aby był taki prawny zakaz. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że w obecnej sytuacji społecznej, politycznej i tak dalej, no jest to, czy byłoby to bardzo trudne do wprowadzenia, to jest można powiedzieć taka gdzieś tam jakaś idea i tyle. Ale no mówisz, jakby to miało być sprawdzane, jakby to miało być egzekwowane. Tak. W jaki sposób by się to dało zrobić? Powiem ci tak, uważam, może nie w ten sposób, że należałoby gdzieś tam sprawdzać, kontrolować i tak dalej, ale jestem takiego zdania i w zasadzie to też przyszedł mi taki pomysł po właśnie lekturze Starego Testamentu, gdzie, no może nie dokładnie tak, ale bardzo podobnie było to rozwiązane i wtedy pomyślałam sobie, kurczę, to było naprawdę świetne.
Uważam, że jeśli mężczyzna podejmuje współżycie z kobietą, to staje się odpowiedzialny za tą kobietę. Automatycznie. Tak, automatycznie. Pod względem emocjonalnym, pod względem materialnym, staje się też odpowiedzialny za to potencjalne ich dziecko, które może wówczas powstać. I uważam, że wówczas na takim mężczyźnie, który podjął współżycie z daną kobietą, powinien ciążyć obowiązek alimentacyjny. Tak samo jak wchodzimy w małżeństwo, zaciągamy pewne obowiązki, w tym również obowiązek alimentacyjny, jasne, na wypadek na przykład rozpadu małżeństwa. Uważam, że samo podjęcie współżycia powinno zaciągać taki sam obowiązek jak prawne wejście w małżeństwo pod względem takim, że mężczyzna staje się odpowiedzialny za tę kobietę. I wiadomo, jak ja tam użyłam słowa zakaz, że powinno być to zakazane, to automatycznie pewnie wielu osobom skojarzyło się, że to musi być jakaś, skoro zakazane coś, no to automatycznie musi być jakaś kara. Ja tutaj nie myślałam o karze, ale myślałam właśnie o pewnym obowiązku. Tak jak na przykład mamy dziecko, więc mamy obowiązek, żeby temu dziecku dostarczać pewne tam rzeczy, które są jemu potrzebne do życia, na przykład utrzymywać to dziecko. To nie jest jakaś kara, tak? To nie jest na zasadzie, że my spłodziliśmy dziecko, więc teraz za karę musimy je utrzymywać. To jest po prostu pewien obowiązek, który wynika z naszych działań. Więc już zmierzając do odpowiedzi, uważam, że mężczyzna, który podejmuje się współżycia z kobietą, powinien mieć obowiązek utrzymywania tej kobiety po prostu. Czyli taka kobieta, która współżyła z danym mężczyzną, powinna mieć prawo wystąpienia do sądu, że proszę, aby ten pan płacił mi alimenty, na przykład do momentu, kiedy nie wyjdę za mąż. Rozumiem, ale czy my mówimy tutaj o sytuacji, kiedy istnieje potomstwo, bo płacenie alimentów jest dość jasną sytuacją, gdzie rodzice, w tym wypadku ojciec, ten, który to dziecko spłodził, powinien brać udział również w finansowym wychowywaniu, wspieraniu tego dziecka. Myślę, że to nie jest pomysł kontrowersyjny, natomiast samo rozpoczęcie pożycia nie oznacza, że dwie osoby automatycznie mają dziecko. Co jeżeli, ale ja nie mówię o dziecku, bo alimenty na dziecko to są alimenty na dziecko, to jest w ogóle osobna sprawa. Ja rozumiem. Mówię o alimentach na tą kobietę, na nią. Aha, czy ja nie chcę tego upraszczać zbytnio, żeby to brzmiało absurdalnie, ale czy byłaby to, czy widzisz to jako zapłatę za odebrane dziewictwo albo za to, że ta osoba teraz, nie wiem, będąc tym partnerem, nie może być z innym jednocześnie? Nie, może wyjaśnię, o co mi chodzi. Nie rozumiem do końca z racji tego, że mówimy o dwóch dorosłych osobach, prawda? Więc i kobieta, i mężczyzna decydują się dobrowolnie na współżycie ze sobą wzajemnie. Ja zakładam, że chodzi nam o sytuację, gdzie mówimy o dobrowolności związku intymnego. Dlatego zastanawiam się, czemu na przykład to mężczyzna powinien płacić kobiecie cokolwiek, a nie na przykład kobieta mężczyźnie. No widzisz, tutaj już dotykamy takiego, można albo powiedzieć... Albo czemu w ogóle płacić, o to mi chodzi prawdopodobnie. Nie, to nie chodzi o to, że on jej powinien zapłacić na zasadzie za, tak jak za usługę seksualną. Uważam, że, tak jak powiedziałam, ten mężczyzna staje się za tą kobietę odpowiedzialny. Tak jak a ona za niego? Ona za niego też? Mówię tutaj akurat o tym aspekcie finansowym. Ja wyznaję w tym, bo pytałeś, czemu akurat mężczyzna ma kobiecie, nie kobieta mężczyźnie. No to tak jak mówię, dotykamy już tutaj pewnych takich podstaw, tak naprawdę światopoglądu konserwatywnego, gdzie wiadomo, że jeśli no ktoś jest w ogóle w ten światopogląd niezaawansowany, że tak powiem. Nie, ja uważam, że są różne interpretacje też myśli konserwatywnych. Są też bardziej, powiedzmy to, równościowe teorie konserwatywne, gdzie kobieta nie jest de facto, nie wiem, gdzie mężczyzna i kobieta, tak długo jak relacje są dobrowolne, są tak naprawdę równymi partnerami. Ja zdaję sobie sprawę też, że są inne interpretacje myśli konserwatywnej. Nie, oczywiście, może ja coś tutaj troszeczkę uprościłam. W każdym razie, no ja nie uznaję czegoś takiego jak równość w tym znaczeniu, że mężczyzna, kobieta mają równe prawa i obowiązki. Uważam, że akurat jeśli chodzi o ten obowiązek utrzymywania, zapewnienia bytu rodzinie, on spoczywa na mężczyźnie. I tak samo jak wchodzimy w związek małżeński, w tym sensie prawnym, to zaciągamy takie zobowiązanie na siebie. Akurat w naszym
w tym momencie polskim państwie, jest tak, że kobieta i mężczyzna mają w małżeństwie równe prawa, równe obowiązki. Tak. No, ja jak mówię, jestem za tym, aby te prawa i obowiązki nie były równe, aby był jasny podział na prawa i obowiązki kobiet i prawa i obowiązki mężczyzn. I uważam, że tak naprawdę te prawa i obowiązki, które nakłada nam małżeństwo, pomijając to, że obecnie uważam, że no to jak działa instytucja małżeństwa w naszym kraju, czy ogólnie teraz na świecie, no jest dość mocno wypaczone, ale sama ta idea, że wejście w związek małżeński narzuca nam pewne prawa i obowiązki, to ona tak naprawdę pierwotnie była wtórna względem tego, że dana para rozpoczyna pożycie seksualne, że to tak naprawdę to pożycie seksualne było przyczyną tego, że te prawa i obowiązki, głównie będę się tutaj skupiać teraz na obowiązkach, że te obowiązki występują. To samo to pożycie seksualne implikowało występowanie tych obowiązków, a małżeństwo było jedynie pewną taką ramą, pewną instytucją, w której to się zamykało. Ale to nie samo, powiedzmy, podpisanie papierka urzędowego implikowało, czy w tym zamyśle, implikowało wystąpienie pewnych obowiązków, ale to samo pożycie implikuje, głównie mam tu na myśli teraz w sensie takim moralnym, wystąpienie tych obowiązków, a instytucja małżeństwa to tylko ubiera w pewne prawne ramy. Ale moralnie to samo współżycie implikuje, tak? I stąd właśnie bierze się to prawo, ta potrzeba wprowadzenia instytucji takiej jak małżeństwo. Tak to widzę. Rozumiem. Ty mówisz na przykład o takiej sytuacji, jaką znamy z jednego z tekstów z Decameron, jeżeli się nie mylę po polsku, Boccaccio w jednej ze swoich historii opisuje młodą parę, kobietę, która marzy o tym, żeby złapać słowika i kiedy spotyka się ze swoim kochankiem tak naprawdę, zasypia razem z nim na balkonie i rodzice znajdują młodą parę. Młoda dama trzyma rękę na przyrodzeniu mężczyzny i to jest ten żart zawarty w marzeniu o złapaniu małego ptaszka, powiedzmy. Natomiast w momencie odnalezienia młodej pary na balkonie rodzice budzą młodą parę, są trochę udają przynajmniej zdenerwowanie, a później każą młodej parze zawrzeć ślub. Ci akurat są w sobie zakochani, więc nie ma to, nie jest to dla nich problemem. Przeciwnie, jest to spełnieniem ich marzeń. Mi się wydaje, że chodzi ci o taką wizję, gdzie to tak naprawdę rozpoczęcie pożycia jest też rozpoczęciem bycia odpowiedzialnym za siebie nawzajem, tak? Dokładnie tak. Rozumiem. Tego jednak nie byłoby z racji tego, że w twoim światopoglądzie mężczyźni i kobiety są różnymi istotami o różnych prawach i obowiązkach. Tego nie mogłoby być w tej sytuacji jednopłciowej, homoseksualnej, prawda? Co wtedy? No, uważam, że jakby kwestia współżycia heteroseksualnego, a kwestia współżycia homoseksualnego to są jakby dwie różne kwestie. Bo jasne, tutaj nie ma kwestii tej odpowiedzialności, tej odpowiedzialności... Kto płaci? Obaj są facetami, więc albo obie są kobietami, więc kto wtedy płaci? Nie, wtedy nikt by nie płacił. Okej, rozumiem. Jest tanie. No, można powiedzieć, że tak. Ale uważam, że, no nie wiem, nie chciałabym ciebie też tutaj obrazić. Przy okazji, ja może zaznaczymy, ja tutaj nie oczekuję od ciebie ani miłej odpowiedzi, ani odpowiedzi, która miałaby mnie obrażać lub nie. Ja chciałbym się dowiedzieć, jak myślisz po prostu. Ja nie będę obrażony, jakkolwiek powiesz. No, to powiem tak, uważam, że no, współżycie homoseksualne powinno być postrzegane w dokładnie takich samych kategoriach, w jakich postrzegamy kazirodztwo. Rozumiem. Oczywiście, to nie jest kazirodztwo, tak? Współżycie homoseksualne to jest jakby jedna rzecz, a kazirodztwo to jest inna rzecz, żeby tutaj ktoś nie powiedział, że ja jakby zrównuję, że uważam, że jedno jest tym samym, co drugie, bo tak nie jest. Ale tak samo jak jest to dla nas w jakiś sposób no, odrażające, jeśli myślimy o, powiedzmy, współżyciu brata i siostry, czy na przykład matki i syna, czy nie wiem, dziadka i wnuczki i tak dalej, można wymieniać, to tak samo powinno być dla nas odrażające, jeśli myślimy o współżyciu między dwoma mężczyznami, czy tak naprawdę jakimikolwiek dwoma podmiotami nie będącymi kobietą i mężczyzną niespokrewnionymi ze sobą blisko. No dobrze, tylko
To, jak ktoś odbiera związki jednopłciowe i ich pożycie, to będzie zawsze regulowane po prostu indywidualnymi poglądami. Natomiast co robić w sytuacji? Może zadam to pytanie inaczej. Zastanawia mnie bardziej sytuacja ta pragmatyczna, o której mówiliśmy wcześniej. Czy chciałabyś, żeby było to w jakiś sposób regulowane? No dokładnie tak samo jak kwestia kaziroctwa. W Polsce, nie jestem pewien, nigdy się nie interesowałem kaziroctwem, jak to działa w Polsce. Z tego co rozumiem, jest to coś zabronionego prawem. Natomiast kaziroctwo jest, ja rozumiem porównanie, w jaki sposób też argumentuję, że to nie jest to samo, jednak chcesz porównać dwie rzeczy, żadne dwie rzeczy nie są identyczne, okej? Natomiast w przypadku kaziroctwa jest ono prawdopodobnie obrzydliwe z dwóch powodów. Jest ono obrzydliwe dla nas, jako dla zwierząt, bo z tego jeszcze stanu zwierzęcego przenieśliśmy do stanu półświadomości, do stanu świadomości tą wiedzę, że bliskie kontakty z osobami blisko spokrewnionymi genetycznie prowadzą do częściej pewnie niż zwykle, może nawet często, do powstawania potomstwa obarczonego problemami genetycznymi. Także to jest ten genetyczny komponent naszej odrazy wobec kaziroctwa. Natomiast ten drugi pewnie będzie polegał na tym, że zależności między dzieckiem a rodzicem są tak intymne, są tak duże też, jeżeli chodzi o swoje różnice wewnętrzne. Matka może tak bardzo wpływać na swoje dziecko. Dziecko niespecjalnie może wpływać na swoją matkę czy na oboje rodziców. Także bo nie chcielibyśmy, żeby dzieci były wykorzystywane. Dlatego brzydzi nas kaziroctwo z tych dwóch powodów. Genetyka i zależność biednych dzieci od rodziców. Dlaczego powinniśmy brzydzić się homoseksualizmem? To znaczy powiem ci tak, jeszcze odniosę się do tego, co powiedziałeś, że genetyka i wykorzystywanie dzieci, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, można byłoby podać takie przypadki, takie przykłady kaziroctwa, w których nie byłoby ani tej możliwości spłodzenia potomka, ani no, sytuacji typu matka i dziecko, prawda? To też może być, powiedzmy, brat i siostra na przykład. No tak, tu jest możliwość spłodzenia potomstwa. No ale powiedzmy, że są teraz różne możliwości, na przykład sterylizacji, albo na przykład załóżmy, że ktoś już jest po menopauzie i nie ma tej możliwości, więc dałoby się też takie przykłady wnuczek znaleźć. I babcia po menopauzie. Powiedzmy. No tutaj też może wchodzi akurat kwestia tego, że jedna osoba starsza, druga młodsza, więc podobnie jak z rodzeństwem. No nie wiem, różnie by można było mówić, ale na pewno dałoby się podać takie przykłady, gdzie ani tej możliwości spłodzenia dziecka by nie było, ani kwestii wpływu takiego, że jeden drugiego wychowuje, tak? Też by nie było. Dałoby się podać takie przykłady kaziroctwa, które byłyby kaziroctwem, tak? A te problemy by nie występowały. Jednak mimo wszystko nasza odraza pozostaje. To nie jest tak, że podamy sobie jakiś taki racjonalny powód, że to dziecka nie będzie, jakiegoś tam wykorzystania nie będzie i tak dalej, więc okej, logicznie, racjonalnie wszystko działa, więc u nas też wszystko działa. Nie, no to uważam, że analogicznie jak nie wymagamy takich racjonalnych dowodów, to znaczy ja nie mówię, że ich się nie da podać, ale tak samo jak nie wymagamy jakiegoś racjonalnego dowodu, dlaczego na przykład brat i siostra w wieku 50-60 lat nie powinni mieć ze sobą takich kontaktów, tylko automatycznie uznajemy, że no, są bratem i siostrą, więc nie i nie wchodzi tutaj w grę żadna inna tam argumentacja. Tak samo powinno to być w przypadku homoseksualizmu. Więc uważam, że nie powinniśmy nawet wymagać jakichś tam wytłumaczeń. Podobnie rozumiem. Czyli po prostu tutaj musimy to przyjąć jako dogmat, jako coś odwołującego się po prostu do rzekomej oczywistości, obrzydliwości tego czynu. Czy takiej rzekomej? Staram się znaleźć, nie chodzi mi o, ja rozumiem, że nie istnieje stuprocentowa obiektywność, ani stuprocentowa subiektywność. Nie da się oderwać rzeczywistości od człowieka i człowieka od rzeczywistości. Natomiast jeżeli na przykład na moim miejscu byłby ktoś, kto jest lewicowym aktywistą, to on argumentowałby, że w żaden sposób, zresztą ja pewnie bym się w tym wypadku też zgodził, że nasza obrzydliwość indywidualna nie może być argumentem
tematem, w dyskusjach na temat tego, jak organizujemy społeczeństwo, bo pozostajemy tutaj na poziomie uczuć tego, to co się podoba tobie lub nie podoba. Oczywiście ma się tobie prawo podobać lub nie, natomiast trudno przenieść twoje własne odczucia na drugą osobę. Z tym się zgodzę, i właśnie o tym chciałam powiedzieć, że tak jak powiedziałeś, że to jest coś takiego indywidualnego, osobistego, aczkolwiek zauważ, że tak naprawdę we wszystkich religiach, we wszystkich kulturach, tak naprawdę od zarania dziejów, przynajmniej tych największych, bo nie jestem też jakąś znawczynią, ale mówię o chrześcijaństwie, o judaizmie, o islamie, o hinduizmie, o tych takich najważniejszych, we wszystkich tych kulturach i religiach homoseksualizm był uznawany za coś obrzydliwego. I na tej samej zasadzie, co powiedziałeś, że pewne rzeczy mamy zakodowane właśnie tak biologicznie jako zwierzęta, podobnie tak jak od razu do homoseksualizmu, do kazirodztwa. Tak? To rozumiem. Na tej samej zasadzie można mówić o odrazie do homoseksualizmu. Rozumiem. To jest jednak coś pierwotnego, skoro we wszystkich religiach, zupełnie jakby niezależnie od siebie, we wszystkich kulturach było to uznawane za coś no, co najmniej wątpliwego moralnie. Rozumiem. To nie jest coś zupełnie, można powiedzieć, takiego indywidualnego. Rozumiem. Zanim go zapomnę, chciałbym trzy punkty tak na szybko rzucić, może się do nich odnieść. Z tymi wszystkimi kulturami, ja się zgadzam, że w tych religiach na przykład judaistycznych homoseksualizm jest najbardziej potępiany, jest w oczywisty sposób potępiany, może tak. Natomiast to, czy one są niezależne od siebie, chrześcijaństwo prawdopodobnie przejęło krytykę od homoseksualizmu z judaizmu. Ja bym powiedział też, że judaizm, jeżeli chodzi o krytykę homoseksualizmu, ten jest związany bardzo silnie z żydowskim nacjonalizmem. To znaczy, jeżeli jesteś małym narodem, otoczonym przez Rzymian, przez Greków, przez bardzo wiele innych ludów, to subpopulacja mężczyzn, którzy się nie rozmnażają, zdaje się być de facto zagrożeniem dla twojej żydowskiej, narodowej tożsamości. I interpretacje homoseksualizmu, ogólnie seksualności ludzkiej są bardzo różne, także ja znam te argumenty, rozumiem też, że one po części są prawdą, które powiedziałaś ty, że istnieje wśród religii bardzo silna tendencja, by być przynajmniej sceptycznym wobec homoseksualizmu. Wydaje mi się jednak, że one są nie tyle jakoś absolutnie obiektywne, co po części arbitralnie zależne od miejsca, właśnie od kultury, w tym wypadku żydowskiej, albo też od bardzo prostego pytania. Jeżeli chcemy, żeby się nasz lud rozwijał, a żyjemy na przykład 2000 lat przed Chrystusem, albo 1000 lat nawet po Chrystusie, kiedy jeszcze nie istnieje seksuologia, ani dokładna wiedza o biologii ludzkiej, kiedy jeszcze nie ma tej wiedzy, że tak naprawdę geje to jest 1%, 2% społeczeństwa i aż takiej wielkiej różnicy nie robią, to ten strach, że nagle mężczyźni przestaną się rozmnażać z kobietami, to jest zagrożenie, ono się wydaje realnym zagrożeniem. Albo jak na przykład znajdujemy w takich tekstach jak Erotes, nazywany też Amores Lucrecjusza, tam jest taki spór na przykład o to, która z orientacji seksualnych jest najlepsza w pewnym sensie. I osoba heteroseksualna, tak naprawdę po części osoba, która pewnie stanęłaby po twojej stronie w tej rozmowie, mówi, że jeżeli wszystkie kobiety zapadną na chorobę z lesbos, to wtedy nie będziemy mieli dzieci. Także ja upatrywałbym się niechęci do odmiennych seksualności raczej w bardzo praktycznych pytaniach, na które były takie, a nie inne odpowiedzi 1000 lat temu, 2000 lat temu. Widzisz, tych praktycznych pytań jest jednak znacznie więcej i nie wszystkie kończą się tam 1000 czy 2000 lat temu. Jasne. Tak uważam. Ale tak, jakby idziemy w dobrym kierunku. To, że przynajmniej ja tak uważam, jako konserwatystka, że jeśli ludzkość doszła do pewnych wniosków, jakoś zupełnie intuicyjnie, zupełnie nie mając jakiejś wiedzy naukowej, ale wiele różnych kultur w różnych okresach doszło do podobnych wniosków, to nie można tego od tak sobie odrzucić, dlatego że dzisiaj uznajemy
że to jest głupie, ktoś tak mógłby uznać. Ale no właśnie, jednak mimo wszystko będę stać na straży tego stanowiska, że są to pewne różne niezależne kultury, bo o ile można powiedzieć, że tak, że chrześcijaństwo w dużej mierze bazuje na judaizmie, tak istnieje wiele aspektów w chrześcijaństwie, które zostały kompletnie z judaizmu odrzucone. Ale nie homoseksualność. Jednak, no właśnie, takie twierdzenie, że po prostu chrześcijaństwo wszystko wzięło z judaizmu, jest nieprawdą. Nie, absolutnie tego nie mówiłem. Ja mówiłem, że tylko w wypadku stanowiska co do kontaktów jednopłciowych, tutaj mamy raczej przejęcie 1:1 z tego, co jest kontynuacją tradycji żydowskiej. Ale ja absolutnie nie mówię, że chrześcijaństwo... Ja oczywiście rozumiem. Ja nie musisz rozwijać, ja rozumiem. Chodzi mi jedynie o to, że skoro chrześcijaństwo było w stanie jednak w jakiś sposób krytycznie podejść do judaizmu i wyrzucić te rzeczy, których już nie uważało za adekwatne, a jednak nie zrobiło tego w przypadku homoseksualizmu, to znaczy, że może jednak te zastrzeżenia, które judaizm miał wobec homoseksualizmu, chrześcijaństwo stwierdziło, że faktycznie są one zasadne. I podobnie stwierdził islam, podobnie stwierdził zupełnie jakby osobno rozwijający się na przykład hinduizm. Więc ja bym tutaj nie patrzyła na to w ten sposób, że po prostu jedna religia tak wzięła sobie z drugiej, tylko jednak patrzyłabym na to, że ta religia mimo wszystko krytycznie podchodziła do innej religii i pewne rzeczy odrzuciła, a tych jednak nie odrzuciła, więc może jednak miała ku temu jakiś powód. Tak na to patrzę. Rozumiem. I co do tych kwestii, o których mówiłeś, że są pewne praktyczne kwestie, no to tutaj też można podać kwestie chociażby takie, że podobnie jak mamy rodzinę i odnośnie tej rodziny oczekujemy, żeby panowały w niej określone relacje. Teoretycznie moglibyśmy powiedzieć, a co nas obchodzą relacje między tam bratem i siostrą, jeśli oczywiście wiemy, że oni dzieci już nie będą mieli, ale jednak nas obchodzą. Jednak narzucamy im to, bratu i siostrze, żeby byli bratem i siostrą. Nieważne, że oni już tam mają 60 lat i już dziecka nijak nie spłodzą. Ale my narzucamy im to, by byli bratem i siostrą, bo my chcemy, żeby byli bratem i siostrą, żeby na tym nasze społeczeństwo było oparte, że są pewne określone relacje między pewnymi określonymi osobami pełniącymi, czy pewne jakieś funkcje, czy może brat i siostra, to nie są jakieś pełnione funkcje, tak? Ale no, to są funkcje społeczne, Powiedzmy, że tak, są to funkcje społeczne. Jeśli masz funkcję społeczną, tak, jestem siostrą tej osoby, to mam być dla tej osoby siostrą. Jeśli mam funkcję społeczną, jestem bratem, tak, mam być bratem. Jeśli na przykład jestem księdzem, pastorem i tak dalej, to mam być księdzem i pastorem, więc na przykład też na mnie ciąży obowiązek celibatu, powiedzmy. Więc analogicznie, jeśli jestem mężczyzną, to mam pełnić funkcję mężczyzny. Jeśli jestem kobietą, mam pełnić funkcję kobiety. W ten sposób to widzę. Rozumiem. Rozumiem też, że nigdy się pewnie na ten temat nie zgodzimy, ale temat, na który się raczej o wiele bardziej zgadzamy, to nasze, myślę, że po części wspólne doświadczenie tego, jak funkcjonują środowiska, które oskarżały ciebie o transfobię, bo to był trzeci, prawda, ząbek w tej koronie oskarżeń. I jeżeli chodzi o transfobię, to pewnie jest to też takie najbardziej wątłe z tych wszystkich oskarżeń, bo tak mi się wydaje przynajmniej, transfobem jest na chwilę obecną każdy, kto uważa, że takie zjawisko jak płeć egzystuje, istnieje obiektywnie i że w naszym gatunku mamy do czynienia z dymorfizmem płciowym, czyli podziałem płci na dwie, na męską i żeńską. Bo tak jak ja mogę sobie, prawda, homoseksualnym mężczyzną być, ja też nie jestem ślepy ani nie jestem idiotą. Ja zgadzam się jak najbardziej z tym, że obiektywnie istnieją mężczyźni i kobiety, mi się zwyczajnie podobają faceci, ale nigdy bym nie twierdził, że jestem kobietą na przykład zamkniętą w ciele mężczyzny, albo że jestem osobą niebinarną, albo że jeżeli tak sobie bardzo, bardzo będę chciał, to związki homoseksualne staną się płodne. To by wszystko było absurdalne. Natomiast dla niektórych osób takie rzeczy absurdalne nie są. I ty w całej tej imbie zostałaś wielokrotnie przez wiele osób nazywana transfobką. Jak się do tego odnosisz? No, tak jak sam stwierdziłeś, jest to takie określenie, pod którym tak naprawdę nic się nie kryje. Transfobem jest ten, kto jest transfobem według osoby mówiącej, że on jest transfobem. No,
Więc równie dobrze zamiast pojęcia transfob moglibyśmy, nie wiem, używać pojęcia X, tak? I mówić, że on jest X. Ja muszę przyznać, że jestem wielkim fanem jednej z twoich wypowiedzi. Z niektórymi mogę się zgadzać, z niektórymi mogę się zgadzać na poły, z innymi kompletnie wcale nie. Natomiast jestem fanem twojego porównania transaktywistów i gwiazd składających się z materii zdegradowanej. Bo jeżeli się nie mylę, to ty napisałaś na zdegenerowanej, tak? Tak. Poprawia mnie, prawda, pani fizyk, niech pani mnie poprawia. Także to było coś takiego jak gwiazdy neutronowe są gwiazdami składającymi się z materii zdegenerowanej, natomiast nie jest to materia tak zdegenerowana jak transaktywiści. Coś takiego. To była jedna z wypowiedzi, domyślam się, która wkurzyła bardzo dużo osób. Moim zdaniem ogólnie te twoje wypowiedzi da się podzielić na sprytne, zabawne, może po części chamskie, może po części bardziej żartobliwe wypowiedzi. Wypowiedzi, z którymi tak naprawdę zgodzi się większość osób, albo wypowiedzi, które są raczej obserwacjami na temat świata, oraz te wypowiedzi, które są bardzo indywidualne dla ciebie i niektóre są kontrowersyjne na chwilę obecną i się z nimi można lub nie można zgadzać. Natomiast nie widziałem w tych wypowiedziach nawoływania do przemocy, więc dla mnie dziwnym jest pomysł, że ktoś próbowałby zniszczyć kogoś absolutnie, zniszczyć komuś życie, zniszczyć komuś karierę za to, że ten ktoś powiedział coś, co się komuś nie podobało. Tak mi się wydaje, jednak wyglądała ta cała twoja imba. Czy zgodziłabyś się z tym powiedzeniem, z tym moim podsumowaniem, że próbowano zniszczyć ciebie, próbowano zniszczyć twoją karierę i twoje życie? Powiem ci, no ja z reguły nie chcę przesadzać, nie chcę nadużywać pewnych określeń, ale jeśli no pewne osoby domagają się wprost wyrzucenia mnie z uczelni, tak. No to tak, jest to dość mocne, tak. Powiedziałabym, że no w jakiś sposób na pewno można to nazwać chęcią czy próbą zniszczenia życia. Choć no od początku wydaje mi się, że przynajmniej dla mnie, może oni jakieś tam nadzieje mieli, ale dla mnie było to jasne, że no nie jest to możliwe, przynajmniej od tej strony formalnej. Ja z drugiej strony uważam, że w tych całych imbach jest tyle manipulacji i zachowań bardzo nisko, bardzo poniżej pasa, że uważam za optymistyczne twoje podsumowanie, że nie było szansy, że stanie ci się coś złego prywatnie lub nie wiem, profesjonalnie, bo skoro na przykład doktor Grzyb, która nigdy nie powiedziała nic, nawet w połowie, kontrowersyjnego. Możliwe, że jedna jest jej wypowiedzi na temat gwałtu i mężczyzn i zabezpieczeń podchodzi pod taką kategorię lekko kontrowersyjną, ale skoro próbowano zniszczyć doktor Grzyb, wydaje mi się, że można by zniszczyć praktycznie każdego, czy ciebie, czy kogoś innego. Natomiast ty, zdaje się, nie dasz się uciszyć i jesteś nawet prezesem Akademickiego Towarzystwa Myśli Konserwatywnej. Czy macie zamiar walczyć jakoś jako grupa z tymi atakami progresywnej lewicy, lewicowych aktywistów? Jako grupa nie. Ja staram się trzymać Akademickie Towarzystwo z daleka od tej mojej prywatnej sytuacji. Mhm. Nie wybaczyłabym sobie tego, gdyby no jakaś osoba z towarzystwa poniosła jakiekolwiek konsekwencje, czy chociażby nieprzyjemności z tego powodu, a znając agresję środowisk lewicowych i to, jak właśnie próbują niszczyć osoby, które no, są gdzieś tam im nie na rękę, ja nie wciągnęłabym nikogo z towarzystwa, chyba że ktoś no, sam wyraża taką jakąś intencję, żeby być ze mną w tym wszystkim, to jestem tym osobom bardzo wdzięczna i oczywiście takie osoby są z towarzystwa, spoza towarzystwa, ale jako towarzystwo trzymamy się z daleka. Moja tutaj prywatna wojna, bo tak to myślę mogę nazwać z tymi osobami, bo no mogę to już powiedzieć, że szykują się pewne pozwy i na pewno nie zostawię przynajmniej tych określeń nazistka, neonazistka, które padały nie raz, nie dwa
wielokrotnie, wiele różnych środowisk to powtarzało. Sam fakt też, jakie treści znalazły się chociażby w tej petycji, o której rozmawialiśmy, tam wprost zarzucano mi, że łamię pewne tam regulaminy, urągam godności doktoranta, wiele różnych innych zniesławiających mnie treści, których w tym momencie dokładnie nie przytoczę, bo no nie pamiętam na ten moment, ale dość dużo tego tam znalazło się w tej tak, petycji. To były też, może powinniśmy podkreślić, nie tylko opisy twojej osoby, które według ciebie bardzo różnią się od rzeczywistości, to były też zwykłe wyzwiska, to były groźby, podobnie jak w przypadku doktor Grzyb. Tak, to akurat tam na tych fanpage'ach się działo. Ja tutaj w tym momencie tak, mówiłam akurat o samej petycji do podpisaniem, tak. pod którą namówiono, zresztą nie pamiętam na chwilę obecną, ile? 300, 400 osób? Coś takiego. Tak, w internecie łatwo jest znaleźć osoby, które podpiszą wszystko, co pasuje do ich obrazu świata. Natomiast ja byłem bardziej świadkiem tego, co działo się na zamkniętych grupach, gdzie omawiana była twoja postać. Ja staram się od 2-3 lat infiltrować te zamknięte grupki lewicowe i tam raczej nikt nie stronił od różnego rodzaju inwektyw. Może jednak, żeby zrobić taki mały skok na sam koniec naszej rozmowy. Czytałem twoją rozmowę z Kubą Zgierskim z mediów narodowych i czytałem też teksty opublikowane przez ciebie. Co szczególnie zaciekawiło mnie w jednym z tekstów, teraz nie jestem w stanie przytoczyć tytułu, to twoje porównanie albo obserwacje na temat dogmatów religijnych, jakie istniały wcześniej i na które się spierano de facto bardzo często brutalnie. I w twoim tekście zwracasz uwagę, że wcześniej były dogmaty na temat niepokalanego poczęcia na przykład. Były dogmaty na temat prawdziwości przeistoczenia. Hostii w ciało Jezusa podczas mszy. Natomiast my zdajemy się żyć w świecie, w którym istnieją dogmaty parareligijne, prawda? Jak sama zwracasz uwagę w tekście, nikt teraz nie będzie kłócił się. Nikogo nie interesuje praktycznie kłótnia o dziewictwo Matki Boskiej. Natomiast wszyscy jesteśmy zainteresowani kłótnią na temat tego, czy trans women are real women. Czy trans kobiety to prawdziwe kobiety. Czy tak można zinterpretować ten twój tekst? Czy wydaje ci się, czy uważasz, że żyjemy w czasie dogmatów parareligijnych? Że to one owładnęły nasze dyskusje społeczne? Uważam, że cały postmodernizm to jest tak naprawdę tworzenie nowych dogmatów, czyli tak naprawdę twierdzeń, które nie poddają się krytycznej analizie. Twierdzenie poddające się krytycznej analizie to jest takie twierdzenie, odnośnie którego możemy zadać sobie pytanie. Czego musiałbym się dowiedzieć, aby stwierdzić, że to, co myślę, jest nieprawdą? Czyli jeśli mam pewien sąd na temat rzeczywistości, tak. Czego musiałbym się dowiedzieć, aby stwierdzić, że jednak się mylę? Twierdzenie nie poddające się krytycznej analizie to jest takie twierdzenie, że możemy dostać nieskończenie wiele informacji, ale nigdy nie znajdziemy takiej informacji, która obalałaby nasze twierdzenie, dlatego że z samego założenia taka informacja nie istnieje. Twierdzenie nie poddające się krytycznej analizie to jest twierdzenie takie, że tak naprawdę czegokolwiek byśmy się dowiedzieli, to zawsze będziemy w stanie to twierdzenie bronić. To jest tak naprawdę w takim razie, ja się zgadzam z tym podziałem, uważam, że jest bardzo słuszny, to jest dobre przedstawienie tych dwóch kategorii. Wiele osób powiedziałoby w takim razie, że to jest dogmat właśnie, ale to tak naprawdę jest jeszcze mniej niż dogmat, albowiem moje myślenie teraz było takie. To, co ludzie nazywają na przykład dogmatami i ślepą wiarą w katolicyzmie, tak naprawdę ślepą wiarą nie jest. Dogmat o niepokalanym poczęciu ma swoją własną argumentację i w tekstach katolickich oraz w tradycji Kościoła. Także są argumenty za tym, żeby uznawać, że Matka Boska była dziewicą, czy teraz dziewictwo ograniczane jest tylko do błony dziewiczej, czy też do stanu, to prawdopodobnie bardziej chodzi o stan ducha niż samo ciało. To są jeszcze dodatkowe rzeczy. Natomiast takie wyrażenia typu trans kobiety to kobiety zdają się być tak naprawdę oparte o jeszcze mniej, bo
Dlaczego tak naprawdę trans kobiety są kobietami? Chodzi o to, żeby nikogo nie wykluczać, opiera się to na założeniu, że samoidentyfikacja jest najwyższą formą identyfikacji, czyli jeden dogmat, albo raczej jedno z wyrażeń podanych do wiary ślepej jest oparte o inną ślepą wiarę, że na przykład nie wolno nigdy wykluczać, że samoidentyfikacja jest najważniejsza, także to może być nawet mniej niż dogmat. Jednak nie sądzisz, że będzie ich coraz więcej, że będziemy walczyli z coraz większą ilością pseudo-dogmatów? To znaczy, ja może jeszcze o czymś powiem, bo wydaje mi się, że ty pewne rzeczy nie zrozumiałeś, czy pomyliłeś. Dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi, to nie chodzi w tym dogmacie o to, że Maryja była dziewicą w momencie, kiedy począł się jej syn, ale dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi to jest dogmat o tym, że Maryja w momencie swojego własnego poczęcia była zachowana od grzechu pierworodnego. Jasne. To jest Przepraszam to. Bardzo. Bardzo, bardzo klasyczny błąd. Wielkie dzięki za zwrócenie to uwagi. Ja mówiłem o niepokalanym poczęciu. Przepraszam bardzo. Teraz będziesz mi mogła poprawić, bo mamy dwa dogmaty. Mamy dogmaty o tym, że Maryja jest osobą uwolnioną od grzechu pierworodnego jako Matka Boga oraz mamy dogmat o tym, że Jezus jest Synem Boga i na poczęcie niepokalane Maryja wyraziła zgodę. To są dwa różne dogmaty. To są dwie różne rzeczy i tutaj też rozróżnię, bo w moim tekście odnosiłam się właśnie do tej pierwszej kategorii dogmatów, czyli kwestii Maryi i grzechu pierworodnego. O tym między innymi tam pisałam. Natomiast kwestia tego, czy Maryja w momencie, gdy poczuł się Jezus, była dziewicą czy nie, to jest oczywiście też twierdzenie nie poddające się krytycznej analizie, ale jest to twierdzenie nieco innej kategorii, bo to jest twierdzenie, któremu jednoznacznie możemy przypisać wartość logiczną, prawda lub fałsz. Ja już abstrahuję od tego, że nie jest to poddające się krytycznej analizie, czyli nie jest to sprawdzalne na chwilę obecną, tak? Bo nie sprawdzimy tego, czy faktycznie tak było, czy nie było, ale jest to stwierdzenie, które było albo prawdziwe, albo fałszywe. W tym stwierdzeniu, że Maryja była dziewicą w momencie poczęcia Jezusa, jakby nie ma nic tajemniczego, tak? Jest to bardzo konkretne stwierdzenie, które w sposób bardzo konkretny może być prawdziwe lub w sposób bardzo konkretny może być fałszywe. Abstrahując od tego, że tego nie sprawdzimy. Tak. Natomiast stwierdzenie pod tytułem Maryja w momencie własnego poczęcia była zachowana od grzechu pierworodnego, to jest już stwierdzenie nieco inne. Tak? To jest stwierdzenie, do którego prawdziwości nie możemy się w żaden sposób odnieść. Jeśli możemy się odnieść do prawdziwości stwierdzenia, czy Maryja była dziewicą wtedy, a wtedy, dlatego że dokładnie wiemy, czego musielibyśmy się dowiedzieć, aby stwierdzić, że Maryja nie była dziewicą. Dokładnie to wiemy. Mimo że wiadomo, teraz tego nie sprawdzimy, ale dokładnie wiemy, czego musielibyśmy się dowiedzieć, aby stwierdzić, że Maryja nie była dziewicą. Natomiast nie ma takiej ilości informacji, którą moglibyśmy poznać, żeby stwierdzić, albo raczej udowodnić osobom wyznającym ideologię trans, transgender, że trans kobiety są lub w tym wypadku nie są kobietami. Może małe wtrącenie. Znam jedno dość eleganckie rozwiązanie tego całego sporu o dziewictwo Maryi w momencie przyjęcia Jezusa jako swojego syna. Pewien mój dobry przyjaciel, który jest księdzem, jest byłym księdzem katolickim, w rozmowie na ten temat powiedział mi coś, co uważałem i za bardzo eleganckie i za w pewnym sensie tajemnicze i inteligentne, sprytne. Pytałem się, pamiętam go o to, czy w dziewictwie Maryi chodzi o de facto stan cielesny, o to, czy o stan uprawiania lub nieuprawiania miłości cielesnej. I Patryk, którego tu pozdrawiam, wyjaśnił mi, że to nie chodzi o samo dziewictwo teraz cielesne, tylko że Matką Boga jest ta, która jest na tyle czysta, na tyle kocha Boga, że może w ogóle na
na świat przynieść Zbawiciela i to jest prawdziwe dziewictwo, być tak blisko Boga, że można wydać na świat Jego Syna. Także uważam, że ta odpowiedź jest jakkolwiek oparta o pewną dozę semantyki, jest wyjątkowo ładna, wyjątkowo elegancka. Na zakończenie, powiedz mi, jak widzisz, albo czy w ogóle widzisz swoją przyszłość związaną w jakiś sposób z polityką, z działalnością społeczną, bo astrofizyka, wow, to jest coś, co ja chciałem studiować, kiedy byłem dzieckiem, ale prawdopodobnie nie byłbym w tym, nie byłbym wystarczająco mądry, żeby to robić. Natomiast, czy planujesz działać społecznie? Nie, nie planuję być politykiem, to mogę powiedzieć zdecydowanie. Uważam, że są na świecie no, dwie kategorie ludzi. Jedni są teoretykami, inni są praktykami. Jedni są myślicielami, inni są wdrażaczami tych idei. I ja zdecydowanie należę do tych pierwszych. Ja nie nadaję się do polityki. Nie chciałabym być politykiem. W ogóle mnie to w żaden sposób nie pociąga. A już tym bardziej, gdybym miała żyć w takiej sytuacji, gdzie jest nade mną sztab ludzi, który decyduje o tym, co mi wolno powiedzieć, a co nie, to kompletnie nie jest mój świat, to kompletnie nie jest dla mnie. Myślę, że jest to zdrowe podejście, podejście, którego można by nawet życzyć wielu osobom, szczególnie tym, którzy się najchętniej do tej polityki pchają, bo może tak faktycznie być, że ci, którzy się do niej też najbardziej pchają, najbardziej się do niej pchać nie powinni. Możliwe, że powinniśmy potrzebować, wymagać, oczekiwać większej ilości teoretyków w tej całej polityce, czyli tych, którzy niekoniecznie jej tak bardzo pożądają, no ale wolałbym, żebyś i ty, i żeby wszyscy inni mieli spokojne życie. Spokojne życie jest ważniejsze niż polityka, mimo że jest tam jakaś zależność między nimi. Tobie dziękuję bardzo za rozmowę, za wszystkie odpowiedzi na trudne pytania. Dziękuję za to, że byłaś w naszym podcaście. Ostatnie słowa? Również dziękuję ci bardzo za rozmowę. My słyszymy się następnym razem. To była Myśl o Zbrodnia z Łucją Dzidek i Waldemarem Krysiakiem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.